Do tych zawodów triatlonowych przygotowywała się rok. Iwona Nowodworska z Sosnowca biegała, pływała i chodziła na zajęcia ze spinningu. Startowała po raz pierwszy. Chciała się sprawdzić i ukończyć bieg. Bała się tego, ale była na pewno bardzo dobrze przygotowana. Tutaj trener zawsze daje na zajęciach wycisk taki konkretny. Zresztą dowiadywałam się, z racji tego, że nie pracuję tutaj aż tak długo, no to naprawdę Iwona regularnie do nas przychodziła od ponad 15 lat. Zawsze uśmiechnięta, sympatyczna, mega przygotowana. Wycisk to była podstawa dla niej. I naprawdę bardzo dobry pływak, rowery to jej pasja. Niedaleko mety etapu pływackiego zachłysnęła się wodą, a jej serce zatrzymało się na 2 minuty. Na skutek niedotlenienia doszło do uszkodzenia mózgu. Lekarze nie dawali jej szans, została nawet odłączona od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe, jednak jej wola życia okazała się silniejsza. Pani Iwona przebywa w ośrodku rehabilitacji, gdzie każdego dnia walczy o powrót do samodzielności. Zmaga się z silnymi przykurczami wszystkich kończyn i wymaga stałej opieki wielu specjalistów. Niezbędna jest też dalsza rehabilitacja, której kosztów rodzina sama nie jest w stanie opłacać. Dlatego przyjaciele pani Iwony organizują akcje charytatywne, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie. Godzinę jedzie jeden zawodnik, wpłaca 50 zł, które jest charytatywne. Przekazywana kwota jest cała na leczenie dla Iwony. Czyli jeżeli mamy 15 rowerów, chcemy, żeby przez te 10 godzin te rowery były cały czas zajęte. Nieważne, czy ta osoba pojedzie godzinę, czy pojedzie 10, ale ważne, żeby te rowery były zajęte, no bo tak naprawdę chodzi o to, żeby została zebrana jak największa kwota. Charytatywny maraton spinningowy odbędzie się w niedzielę 23 października w Sosnowieckim Klubie Fitness Power Fit w godzinach od 10 do 20. Udział może wziąć każdy, jednak organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapisywania się. Dla każdego przewidziano upominę. Z kolei dzień wcześniej, w sobotę, podczas mysłowickiego biegu Jerzego Chromika będzie prowadzona zbiórka, a kolejna uruchomiona jest w internecie.